Siemanko, z tej strony El Diablo, witam was w ostatnim odcinku z serii Zagrajmy w GTA 4. W poprzednim odcinku wybraliśmy zemstę, jeżeli chodzi o zakończenie. Tym razem wybierzemy coś innego, nazywa się to współpraca. A ja nigdy wcześniej współpracy nie uruchamiałem. Zawsze była to zemsta, tak więc sam jestem bardzo ciekawy, jak to się teraz gra skończy. No to co, możemy sobie w sumie rozpocząć. Stawka większa niż życie. Big Phil, what's up? We're going to Port Tudor, let's move. Udaj się do portu. No dobra, no to weźmy sobie tutaj jakieś autko byle jakie. Dlaczego by nie? Jakieś bordowe sabre. Well, at least I don't have to see that weasel Dimitri in the flesh. Yeah, I met him when Jimmy P set up the deal. There's something about him I don't trust. He ain't someone I'd work with more than once, no matter how much he's earning. That's a smart move. I worked with him and he double-crossed me. He showed me out to someone I had history with. I nearly got killed. And I never thought I'd cooperate with him again. Money makes people do the strangest things, don't it? Here to pick up the cash. That's right. Where is it? When we get word that the brown is good, we'll give up the cash. You just head into the compound and wait for us to give you the nod. Aha, tak więc handel narkotykami. No ale czego można by było się spodziewać po Dimitri? W końcu to niezły zysk. No, zobaczymy co teraz. I cannot say I have the same enthusiasm for this partnership. Have you given them the H? I want to get this money and go home. You know what? I thought, why should we hand over the H for this price? I thought it'd be easier if I just killed those guys and kept it. Easier for who? What the fuck are you doing? Me and Phil are in their compound. What's going to happen when they find out? If I was you, I'd go and get the money off them. It has to be on the site. That way we all win. Good luck, Nico. Fucking Dimitri! He's killed the guys collecting the stuff! Shit, we're screwed. They ain't gonna let us leave. All right, if we're fighting, we're fighting for the money. We got to jump on them right now. Follow me. Czyli sprawy się troszeczkę pokomplikowały. Czyli nie będzie tak naprawdę czystej transakcji, ponieważ Dimitri pozabijał ludzi, którzy mieli wziąć ten towar. Ci nam mieli przekazać tylko kasę, no ale kasę nie dostaniemy, ponieważ zaraz dostaną informację, że transakcja przebiegła nie po korzyści dla nich, więc musimy ten hajs sami sobie odebrać. No dobra, ruszaj się. Nie pitol tyle. Ruszamy więc na dach. Dosyć szybko zapindala po tej drabinie. O Jezus, gdzie my idziemy? A jak ja mam lęk wysokości? Ta. No i co? Alright, the money's in there. Once we're in, it's all or nothing. Let's go then. Rozumiem, że trzeba to zniszczyć. No tak, zrobił to już w sumie za nas. Welcome. A, to jest strzelanina, tradycyjnie. No to super. Tak więc wojna. Jezus, ile ich tu jest, dawno nie widziałem takiej ilości. Oż ty w mordę. Dobra, gdzieś tu powinien być cash. No nie widzę ich tutaj za dobrze. Dobra, może można tu jakoś zejść. Z jakiejś lepszej pozycji się tutaj do nich dobrać. Przesuń się, ej! Nie przeszkadzaj.
O kurna, ich jest tutaj naprawdę sporo. Ej, nie turlaj się, nie turlaj, koniu. Złaś lepiej. Masz zawsze te ruchy. To jest mój, dobra. Schowam się może jakoś. Koleś! Jak ja mam to zrobić, jak ty mi cały czas wchodzisz pod odstrzał? Ja pierniczę, ile ich tutaj jest, naprawdę, jestem w szoku. Zdejmę tam paru ze snajperki. Dobra, super. Tam się chyba jakiś ukrywa. Łeb. No i tutaj już chyba nie ma więcej towarzystwa. No to co, może jeszcze raz poprosimy o pomoc granat? To jest ich naprawdę zbyt dużo. Pancerz mi się powoli kończy. O cholera. Staram się tak namierzyć, ponieważ wydaje mi się, że ktoś do nas z góry strzelał. Ale póki co nikogo nie widzę. No kurna. Żaden... Ty wnerwiasz mnie. A to nie film przecież. O Jezus, Maria, ja to myślałem, że to film jest. Ty, trudna ta misja trochę. Mam nadzieję, że dostaniemy jakąś apteczkę zaraz, bo ja zaraz tutaj padnę. Dobra, granat, błagam. Leć. No i dobra. Chyba nadciągają posiłki. A co to za latająca M16 się pojawiła? Tak, tam ktoś jest? To zaraz go zdejmiemy. Załatwiony. Ktoś tam jeszcze na górze chyba się czai. Aha, no świetny to był pomysł. Nie wiem, kogo załatwiłem. O nie, to nie jest kolej ze mną. Jezus, Phil, ty mi się mylisz. Bardzo mało tego życia teraz mam. Nie wiem, jak to będzie wyglądać. A tu ich cały czas nadciąga. Czy to przypadkiem oni się... maksymalnie nie pojawiają? W sensie, że nie ma jakiejś ograniczonej liczby. Tylko ich po prostu jest maksimum. O, jest apteczka, brawo. Brawo ja. Dobra. Trzeba iść jak walec. Nie pieścić się tutaj znowu sami. Niech ich szlak trafi. Dobra, załatwiony. Tylko pytanie, gdzie znajduje się mój cel? Kurde, to będzie naprawdę na ślepo wszystko, ponieważ ja naprawdę nigdy ze współpracy z Dimitrim nie korzystałem, nigdy nie lubiłem tego kolesia. No to więc zobaczymy. Siemano. Tutaj jest jakieś pomieszczenie. Może to tutaj trzeba się dostać. No chyba nie za bardzo. Zresztą jest jakiś niebieski punkcik, nie wiem, o co w nim chodzi. Mam nadzieję, że Phil to wszystko wytrwa, ponieważ jak on padnie, no to prawdopodobnie też się nami misja zakończy. O, tam jest Phil. A ogień ci potrzebny. Dobra, podejdę do niego, bo nie wiem, o co chodzi. Stoi w miejscu, nic się nie dzieje. No i co? Pytam się, no i co? Aha. No świetnie, może wejście jest z innej strony. Ta, ja cię zaraz osłonię.
A to posraniec jeden. A ci skąd się wzięli? Te. No i dobra, dobra, gonimy. Gonimy zielone. Tylko trzeba stąd zejść najpierw, nieprawdaż? Tak by było najprościej. No to chyba gdzieś tutaj. O, super, jest tu jakieś wyjście. No dobra, wsiadamy może na motor. Tylko pospiesz się. No nie mów, że cię zablokowało. No come on! Ścigaj kupca. No i teraz pytanie, czy ja mam go wysadzić, choć wątpię, jak ma pieniądze, to jak go wysadzę, no to... Oż ty w mordę, co ty tu robisz za karambol? Ja pierniczę. Wiecie co, chyba trzeba załatwić po prostu kierowcę i będzie dobrze. Dobra, ale strzelanie w ten sposób na pewno tutaj nic nie da. Trzeba się dobrać do kierowcy. Mam wrażenie, że on przyspiesza, jak do niego podchodzę, co oznacza, że gra nie chce, żebym się do niego póki co dobrał. Ale to może mi się tylko tak wydawać. To beczki. O kurwa! Ale to był akurat dobry zabieg. Szybciej. Wsiadaj, grubasie. Dawaj, żeż do tego motoru. Dobra, ale czekając na ciebie, to on już dawno mi tutaj zwieje. Jezus, gdzie on jest? Gdzie on jest? Tam jest, dobra. Zaraz się do niego dobierzemy. Jezus, beczki, beczki w dupę jedne. Dobra, gra, błagam. Dobrze. Nie zgubię go, tylko wsiadaj szybciej. Jesteś jedynie problemem. Dobra, on gdzieś tutaj chyba pojechał. To coś się wywaliło. O cholera. Jakbym wiedział, że tu takie przeszkody będą, to wziąłbym samochód. Motorem może łatwiej jest podjechać, ale auto przynajmniej... O, jest, dobra. Załatwiony. No i tam są te pieniądze, które musimy sobie oczywiście wziąć. Super. Thank fucking God. That certainly wasn't simple. Fucking Dimitri, I ain't never been put in a situation like that before. I guess you get used to it when you hang around with him long enough. If they got tipped off before Dimitri called us, we would have been fucked. It would have been an execution. Dimitri likes to set up executions. He set up his best friend, Mikhail Kostin. You gonna kill him then? No, it's over for me. I'm out. If I was going to kill him, I would have done that instead of this deal. Now I got the money and I'm going to forget all about this shit. Good luck to you, man. I hope it works out. Oczywiście, że to wypali. Thanks, Nico. I can't think of anyone else I would have preferred to have with me in a spot like that. I just wish I hadn't been put in that position. Keep safe and enjoy the money. Ciao. Ale hajsu, ale ogromna ilość, naprawdę. Zarąbiście. Która to jest godzina? A, 22. Okej, okay. Dzwonimy do Romana. Well, cousin, we're rich. You did that deal? You worked with Dimitri? That's great, Nico! Yeah, maybe it would have been if he hadn't screwed me over and nearly got me killed. But he didn't get you killed. You got the money and you survived. We will celebrate at the wedding reception. Cheer up, Nico! All right, Roman. Today is your and Mallory's day. I will be happy for you both. No i dobra. Ślub powinien odbyć się jutro. Mamy naprawdę mnóstwo tych pieniędzy. No to co? Czekamy tylko na ślub Romana i Mallory. No i dobra, dojeżdżam już na ślub Romana. Jadę jednak sam, ponieważ Katie, mimo że została zaproszona na ten ślub, to obraziła się na nas za to, że podjęliśmy się tej pracy dla Dimitriego Raskolowa, uważa nas, że jesteśmy pazerni na pieniądze, no i niestety na ten ślub nie pojechała. Tak więc rozpoczynamy. O,
Look at you in those fancy clothes, Nico. Trying to upstage the groom on his wedding day? Let's get me married. I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Mwah! Yes! Wonderful! Okay. Yes, I did it! Yes! Hey, 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 take it easy, Bruce. Congratulations. Thank you for coming. All right. Yes, thank you. Thank you for coming. Okay. Yes. Yes? Okay, thank you. A gift from Dmitry Raskolov. Oh my God! Roman! It's a bomb, man! Nico, get up, man. Get up, man. Get up. Oh, gotta man. Get you out of here, man. Police them soon come. Don't worry, man. Me find them each. I'm gonna call you. Leave. Okay. I'm so sorry, cousin. No i niestety, nieszczęście na ślubie. Tym razem w przeciwieństwie do zemsty ginie nasz kuzyn, czyli Roman Belić. Zostaje zastrzelony przez człowieka Dimitriego, tak więc jak widzicie, Dimitri to jest wyjątkowo paskudny koleś. Niko, silny masz... Być musisz, raz masz? Znajdę tego fechłaka. Ty będziesz potrzebować dobre broni i te sprawy. No to już czytaliśmy, jak chcecie, to możecie sobie przeczytać. No i tradycyjnie trzeba czekać na telefon od Little Jacoba, który ma wytropić właśnie ludzi Dimitriego, którzy mają nas doprowadzić do samego szefa. A jeszcze zmienię na te moje tradycyjne łaszki. No i czekamy na ten telefon. Co możemy więcej zrobić? Nico, I found one of Jimmy Pegorino's boys in some building in Curry Square, you know. See after the heroin deal, Dimitri's hanging up with Pegorino now. I think this boy gonna leave me to right where Jimmy and Dimitri there. Wait for me. I'm on my way. We will do this for Roman. Sin, one love, Nico. No i dobra, otrzymaliśmy telefon. Musimy pojechać do tego... miejsca docelowego. Tam czekają na nas kolesie, którzy mogą nas doprowadzić do Dimitriego. Podjedziemy sobie taksóweczką, żeby raz, dwa tam być. Żeby było troszeczkę szybciej. No i musimy wsiąść do tamtego auta. No podobnie jak w Zemście, tylko że tym razem siedzi w nim tylko Little Jacob, już bez Romana. Nico, get in the car. All right, my brother. That blood clot is in another place right now. We've been following for some time. We think his next step is with Pegorino and Dimitri. We follow him there, see? Thank you, Jacob. I know you cared for Roman, but he was my family. You do not have to do this. Roman was my boy, you know. I'm doing this for him. Rotted! This Pegorino's boy! You have to stick to him, Bridgen! Fuck, we got a tail. Better lose this piece of shit on the way back to the peg. I don't want to be late. No i dobra, musimy ich śledzić. Wjeżdżamy na tą autostradę? O ta! No to będzie gonitwa. How you know he's going back to Pegorino and Dimitri? Why would he lead us back to them? Dimitri and Pegorino. They've been on top after that deal, you know. You got the kind, the brown, didn't they? Rascal, I think them and the dance have dance.
They know when those boys gonna be scared of some boys like I and I following their boy, you know. Also, they ain't going to know their boy at the wedding didn't do his job properly. They think you're dead, you know. If Dimitri and Pecorino are so on top, why would they care about me? Why would they bother to send the hitman to the wedding? They think they be afraid of, you know, my brother. Dimitri thinks so you forget about what happened on the docks, you know, and broke up. Them screw you over after you kill Faustine for him. I did not forget about this. But I let it slide in the interest of business. Sending an assassin after me and killing Roman on his wedding day. This is something I will not ignore. True, my brother. True. I ain't going to let it go neither. No i dobra, pościg trwa. Jak do niego podjeżdżam, to nagle dostaję prędkość Infernusa. On ma tak ustalone, że nie możemy do niego za blisko podjechać. On w ogóle jest niezniszczalny. Więc ma łatwo. I just need those bastards to know and understand what they did to me. Wanna get them bomba crowd them to enough. Them boy done right enough. Come in that church and come kill a man for them wedding deal. January here, right? Dimitri and Pecorino will find this out as well. They will find it out when they stare down the barrel of my gun. Yo, nigga, you need to lose some of this anger enough before you go after them boy. Your mind be clouded and you don't be able to think clearly enough. You want some weed? I do not need any marijuana, Jacob. I can think clearly enough. All right, Nico, man. All right. I came to this city wanting revenge. I let that desire build up inside of me for many years. I let it eat out everything good in me. It took me over. I cannot allow that to happen again. Not to me, not to Mallory, and everyone who loved Roman. We must find Dimitri and Pecorino and end all this. No i dobra, zjeżdżamy z autostrady. Będziemy teraz jechać tutaj drogami miastowymi. Już jesteśmy naprawdę niedaleko celu. Pytanie, czy dojeżdżamy do starego kasyna? Bo tak przynajmniej droga prowadzi. Zaraz się przekonamy. Yeah, man, we're getting closer. Here for my sauce, Pecorino might be in the north of Alderness. Okay, this is good news. I do not know how much of this riding I can continue to do. And I'm going to find them. We're going to find them and take them out for real. That's what we're doing for Roman. Roman brought me to this city and I was nothing but a curse to him. He was beaten because of me. He was shot, his business and his home were burnt down. He was kidnapped. I should have known that the lives of those close to me would be destroyed. I don't think you have a choice about that, Nico. Roman love you. No matter what, he's gonna get close to you. Because before you come, all I'm gonna do is talk about him cousin Nico. If you didn't wanna come up here, he's gonna go to Europe and drag you on a boat. That's just the way Roman was. Don't ever forget him, see? No, I will not forget him. Nor will I let these men forget him. No i dobra, czas na nas. Trzeba zdjąć tutaj wszystkich strażników Dimitriego. Zacznijmy może od tych, którzy siedzą na dachu. O, ten koleś podobny był do tego... O, ten właśnie. Do misji z United Liberty Paper. Tam był taki koleś jak Dimajew. No wyglądał po prostu identycznie. Może to jest w ogóle ta sama tekstura. Dobra, jedziemy z tymi szczurami. Nikt nam nie przeszkodzi. Wiecie co? Możemy użyć jednego RPG. Tam stoi chyba ich trzech. Więc to powinno załatwić sprawę. No i dobra, przejdziemy sobie tyłem. O! Kurde, przetrwali. Oni trochę dalej jednak się znajdowali. O! Ładnie. O to w tym chodzi wszystkim. Dobra, przydałby się tutaj granat. Trzymać.
Jeszcze. Ale ich wypierdoliło. O kurcze. Ale o to w tym chodzi. Dobra, czas się przesunąć. O cholerka, pali się tutaj. SMS od Little Jacoba. Tam się jeszcze chyba czai, tak jest. Po tobie. Bo udawać, że nie żyjesz. Tak to sam się wkopał. Dobra, co nam napisał? Mam plan ucieczki przygotowany już, gwiazdo. Trzymaj oczy na niebie. Raz masz, raz mam. Skoro raz mamy, to możemy ruszać dalej. Trzeba wejść do starego kasyna, które jest w nieco remoncie. No dawaj, wychylaj się, gwiazdo. No. No odważnych świat należy. Super, wchodzimy. A tu jesteś, zawsze na schodach siedział. Okej, chyba zdjęty. A tamten tak samo, zawsze na schodach. Super. Ktoś jeszcze ma jakiś problem? Ty masz? No to trzymaj, kulkę między oczy. No i co teraz? Będzie jakaś animacja, czy może po prostu mamy sobie wejść? Nie, animacja. What's the problem? Me and you's partners now. We're back on top. I didn't work this hard to share the spoils of a victory. Goodbye. Dimitri, you and me is gonna end this. I know you are nothing from the moment I saw you. Aż to jest psychol. Kompletne po prostu zero. Eliminuje wszystkich i idzie po trupach jak... A nie ma co do niego strzelać, on i tak pewnie jest nieśmiertelny. Dobra, trzeba teraz wszystkich pozdejmować. No to wchodzimy na dach. O, proszę bardzo. Czyżby helikopter? No nie! Myślałem, że będzie można się wspinać czy coś. A co to? Może ktoś mi powiedzieć, czemu zginąłem? What the fuck? Dlaczego zginąłem? Przecież tam nic nie musiałem chyba zrobić, nie? What the fuck? Co to za dziwny błąd jakiś? Nie no, powtórzymy sobie rzecz jasna, ale kurczę, tego nie rozumiem. Ja tam nie miałem nic do zrobienia przecież, nic mi się nie wyświetlało. No i tak to właśnie powinno wyglądać, a nie. Na początku wydawało mi się, że będziemy musieli, nie wiem, spiąć się do tego helikoptera i tam załatwić jakoś Dimitriego czy coś. Nie wiem, na przykład, że... O kurna. On ma wyrzutnie rakiet, trzeba uważać. Choć mogłoby być na przykład tak, że on leciałby jakimś samolotem i by było jak z nienawidzonej przeze mnie misji swobodne lądowanie w GTA San Andreas. Trzeba się tam na sam przód samolotu dostać. A w końcu załóżmy, by były drzwi zamknięte i on by wyskoczył i nagle musielibyśmy ganiać go motorówką. Ale tutaj już jest wszystko ustalone. O! Dobrze, że on ma zeza, te rakiety idą prosto. Nie ma tak, że one są takie, że po prostu ścigają główny cel. To całe szczęście. Bo byłbym naprawdę w dupie. Mam, kurczę, mało życia. Ale on ma dobry celownik. W końcu wyląduje, nie bój się. Nie mam pancerza, no przez ten fail gry tak naprawdę, no bo... Ja tam nic nie mogłem zrobić, nic nie ruszałem. A co to za helikopter? Kto to kurde jest? Little Jacob? Możesz w mordę. What the fuck, zestrzeli go czy jak? Wygląda jakby miał tym razem helikopter szturmowy jakiś. Aha. No niech będzie, już lecę. I'm going to
Jesteśmy na pokładzie. Gdzie jest Dimitri? Tam jest. Trzeba uważać. He's consistent as fucking anybody in Pyongyang. Now, it's stuck. Don't worry, Rasta, go and shoot him out of the blood class sky. He ain't gonna be able to talk his nails at this. You were there when Dimitri first wronged me. If we had got him then, Roman would still be alive. Things would be good. That was a long time ago, you know, King. You ain't promised that life would have been any different from now, you know. All we can be thinking about is taking that rascal down and stopping him from hurting anyone else. They say a dying animal is the most dangerous in our jungle in our cousin. You better be careful. That is the plan, Jacob. I will put a bullet in his heart for every life he ruined, for every agreement he went back on, for every friend he betrayed. That'll be a wolf at the Nico. I don't think we have enough ammo to shoot him that many times, you know. Perhaps one bullet in his brain will have to do then. Sin. No i dobra, jest pokoń za Dimitrim. Pół Liberty City musimy chyba przelecieć. Kurczę, mam na... Ojej, źle trochę poleciałem. Ale to nic. Lecimy dalej. Troszeczkę go straciłem z pola widzenia, ale... On gdzieś tu jest. O, dokładnie tutaj. Mam nadzieję, że mi się uda, bo nie chcę po prostu tego znowu powtarzać wszystkiego. To już się robi dla mnie nudne, ile ja przechodziłem tego jeszcze w misji Zemsta. To przychodzi ludzkie istnienie. Kurczę, kamera źle jesteś ustawiona. No i nie wiem, co się dzieje w ogóle. Ale ważne, że zanim lecimy, kurde. Oszesz mordę. Dobra, wylądowaliśmy awaryjnie, jakoś się udało. Ta kamera troszeczkę mi się schrzaniła, ale nic. Jakoś przetrwaliśmy. Trzeba się teraz pozbyć tutaj jego ludzi. Którzy nagle się tu skądś wzięli. Nie może w helikopterze tylko paru leciało. O cholerka, policja. Nie wiem, do kogo mam strzelać. To jest gliniarz, a kto jest... z Dimitrim razem. To jest chyba gliniarz, ale trudno. Gdzie jesteś, Dimitri? Pokaż się, szczurze. Zawszony. Skakujemy. Dobra, olać straż. Albo i nie. To gliniarz akurat. Cholera, mam teraz z nimi problem. Dobra, gonimy dalej Dimitriego. Gdzie ty jesteś, koleś? Gdzie ty jesteś? O matko, gdzieś się wdrapać muszę? No ładnie. Tylko ciekawe, jak ja się mam tam dostać. Żeby on mi, kurczę, jakoś nie uciekł. Oj. No nie wiem, czy tutaj mam wejść? Jakoś... Witam. Panowie, nie róbmy sobie nawzajem problemów. Może to gdzieś tutaj. Jeszcze na górę. No to dobra, niech będzie. Wchodzimy. O, jest i pancerz, chyba. Ja pierniczę, co ja za strój dostałem? Kurde, to było ubranie, a nie pancerz. Dobra, słyszę Dimitriego. Nie wiem gdzie, ale gdzieś go słyszę. On chyba w ogóle jest na dole. O tak.
Welcome to America. Ёб твою мать! Хуй моржовый! Speak English. You're a strange man. You killed your best friend. You betrayed everyone who ever came in contact with you. You killed my cousin. I guess the survival of the fittest thing really meant a lot to you. Come on, Nico, man. Get out of here. Let's go. Come on. Wagwan. Come on, let's go. Roman never hurt anyone. I know. I know. Let's go, man. So, you won. No i tak właśnie wygląda zakończenie przy wyborze współpracy, czy tam układu. Pozornie, jeszcze raz zaufaliśmy Dimitriemu, ten nas ponownie wykiwał, chciał nas zabić. To jest koleś, który działa tylko dla siebie. On po prostu nie przewiduje posiadać jakichś przyjaciół, ludzi, z którymi będzie musiał się dzielić. Dlatego zabija nawet najbliższych. No i w końcu spotkała go za ta kara, karma wróciła, został zamordowany. No i tak się właśnie kończy GTA 4. Drugie zakończenie. Mam nadzieję, że seria wam się podobała. Ja się osobiście fajnie bawiłem, naprawdę czwórka jest świetna. Fabuła filmowa, rozgrywka jest naprawdę fantastyczna. No i mam nadzieję, że wszystko wam się tutaj podobało. No, nie wiem jeszcze, jaki będzie następny let's play, jeszcze to będę musiał przemyśleć. Ale na pewno jakiś się tam kiedyś pojawi. No jeszcze... jeszcze myślę właśnie nad Vice City, tego nigdy nie przechodziłem, więc to byłby let's play na ślepo. Ale to się jeszcze wszystko zobaczy. Póki co kończymy. To było GTA 4. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, jeżeli chcecie być na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie, trzymajcie się, ekipa.